Historia tego klubu zaczęła się jesienią 2010 roku, kiedy to kończyłem swoją służbę w wojsku francuskim. I żegnając się z moimi przełożonymi, zostałem zapytany przez mojego pierwszego dowódcę i zarazem pierwszego trenera, czy będę w Polsce kontynuował moje trenowanie boksu. Powiedziałem mu, że raczej nie, gdyż w moim miasteczku nie ma żadnego klubu bokserskiego. Na co ten popatrzył zdumiony i z typową taką legijną logiką rzekł w formie rozkazu: a jaki to jest do cholery problem? Jak nie ma klubu, to go załóż. No i ten ostatni rozkaz wypełniłem kilka miesięcy później, kiedy po prostu ogłosiłem powstanie amatorskiego klubu bokserskiego Polonia w Prawutach. Miałem 18 lub 19 lat, gdy przeczytałem wywiad z punkową kapelą Dropkick Murphys z Bostonu, gdzie jej członkowie opowiadali, że inspiracją dla nazwy zespołu był legendarny w tym mieście klub bokserski Murphy'ego, który był miejscem, gdzie trenowali nie tylko sportowcy, ale zaglądały też nie mające gdzie się podziać dzieciaki czy młodzi robotnicy mogący tam spotkać kogoś znajomego lub samemu spróbować swoich sił na ringu. Takie fajne miejsce z charakterem dla prostych ludzi z charakterem. I zamarzyło mi się wówczas coś takiego w moim rodzinnym miasteczku wtedy i dzisiaj, po tych 20 kilku latach, dzięki chłopakom, którzy na tą naszą salkę przychodzą, właśnie coś takiego powstaje. Klub, w którym nie liczą się medale czy dyplomy, ale przede wszystkim ludzie i atmosfera.